Świątynia pierwsza na szlaku 88 świątyń, a dla mnie ostatnia, na Shikoku, była miejscem, w którym znowu zepsuł mi się aparat. Z kolejnych dwóch dni znowu nie mam żadnych ujęć filmowych i ledwo trochę zdjęć z telefonu, więc tym razem na początku odcinka. Opuściłam tą świątynię z żalem, jeszcze długo się tam kręciłam, bo ostatecznie mi się podobało. Potem usiadłam sobie na takim przystanku dla pielgrzymów, po prostu na ławce pod wiatą, pod sklepami i myślałam, że naładuję sobie aparat i telefon przed następnym etapem, ale okazało się to niemożliwe, ponieważ ze sklepu wyszedł pan sprzedawca i po prostu zabronił mi ładowania tam na zewnątrz. Tam było po prostu gniazdko na zewnątrz przy ławce. Myślałam, że to normalne, ale okazuje się, że w Japonii ładowanie czegokolwiek, telefonu przede wszystkim, z publicznego gniazdka, gdzieś ogólnodostępnego, jest uważane za coś niestosownego, niewłaściwego i Japończycy się starają ten zwyczaj wytępić zupełnie inaczej niż na przykład w Europie, gdzie robi się coraz więcej takich ogólnodostępnych gniazdek, bo wiadomo, że telefony są prądożerne. Także uważajcie na to. Następnym razem, jak pojadę do Japonii, na pewno będę mieć ze sobą panel solarny. Ale póki co go nie miałam, więc po prostu z takim dosyć rozładowanym sprzętem poszłam dalej. Było popołudnie, więc się dosyć śpieszyłam. Zaczął padać deszcz, też nie było zbyt przyjemnie. Gdzieś tam pod barierką na drodze zjadłam swoją krabową rurkę i poszłam w takim kierunku bardziej dzikim. Nie chciałam do końca do tego północno-wschodniego krańca Shikoku iść główną drogą. Wybrałam taką mniejszą, jakieś takie strumyki, zapory. Było tam całkiem ładnie, tylko ten deszcz trochę wkurzał. A prawdziwym problemem okazało się znalezienie biwaku na noc. Już myślałam, że naprawdę będę mieć poważny kłopot, ale jakiś widocznie kolejny dobrze nastawiony kami japoński po prostu postawił przede mną taki skwerek z zarośniętym, zapomnianym pomnikiem. Dziś nie wiem, czego to był pomnik, ale było tam wystarczająco dużo miejsca, żebym mogła schować swój namiot i nikt mnie nie widział i było naprawdę fajnie. Wyjąwszy kleszcza, który pojawił się rano, widocznie był tam już wieczorem, ale spacerował po mojej moskitierze bardzo ochoczo. Okazało się, że te kleszcze w Japonii, już miałam je wcześniej, są naprawdę ogromne, takie wielkości paznokcia u małego palca i są bardzo twarde te ich pancerzyki, nie poddają się zgnieceniu tak jak nasze kleszcze. Można je rozgnieść po prostu w palcach, a ten trzeba było go rozciąć. Nożyczkami go unicestwiłam. Więc potem już odetchnęłam z ulgą. Pogoda już była ładna, wędrowałam sobie wzdłuż wybrzeża takim właśnie cypelkiem i jeszcze jedną małą wysepką. Pokazały się naprawdę piękne widoki, byłam zachwycona, było dość wietrznie i wiele żaglówek się tam w zatoce kołysało. I po około chyba już południa zobaczyłam przed sobą most. To też było na takim punkcie widokowym, tam bardzo dużo ludzi chodziło. I to był ten most, którym ja chciałam się przeprawić na kolejną wyspę, bo Shikoku oddzielona jest od Honshu oceanem i właściwie morzem wewnętrznym i pomiędzy nimi znajduje się mała wyspa Awajishima, którą chciałam iść i chciałam się na nią dostać właśnie mostem. I jeżeli kogoś pytałam, czy po tym moście można chodzić i szukałam w internecie, to wszędzie było napisane i wszyscy mówili, że tak, że można tam wejść, że jest taki widokowy pomost i spokojnie. A kiedy tam doszłam, okazało się, że jest to zabronione, że to jest autostrada i że owszem, jest taka platforma widokowa, ale ona ma tylko 100 metrów i dalej już się po prostu kończy i nie wolno tam chodzić. No więc miałam wielki problem. Pytałam o autobus, okazało się, że autobus jedzie, ale z poprzedniej miejscowości, którą minęłam poprzedniego dnia i że nie zatrzymuje się przy moście. Ale wtedy wpadłam na genialny pomysł, żeby odezwać się do człowieka, którego poznałam tego ranka na punkcie widokowym. To był Słoweniec, fotograf, który był w podróży po Japonii i tak sobie po prostu na luzie podróżował, nocując w samochodzie. Długo gadaliśmy na tym punkcie widokowym. Fajnie nam się gadało. Wymieniliśmy się namiarami na Instagramy, więc postanowiłam do niego napisać i sprawdzić, czy czasem nie ma wolnego czasu, żeby może mnie
przewieźć na drugą stronę tego mostu, bo jedyna możliwość to była przejechać ten most samochodem. I Mitya się zgodził, powiedział, że zaraz do mnie przyjedzie. Także ja sobie po prostu czekałam na parkingu i on po mnie przyjechał, przewiózł mnie na drugą stronę mostu, wysadził na pętli autostradowej, tam gdzie dało się już zatrzymać. I od tego momentu jakby kontynuowałam wędrówkę. To była jedyna opcja, więc cieszyłam się, że się to udało i że nie straciłam praktycznie w ogóle czasu. Jeżeli chodzi o wyspę Awadzisime, udałam się dalej w kierunku północno-wschodnim wzdłuż jej zachodniego wybrzeża. Wydało ono mi się bardziej dzikie i leśne i bardziej górskie, więc tak stwierdziłam, że będzie fajny. Głównie szłam taką trasą rowerową, która jest bardzo popularna i biegnie naokoło tej wyspy. No ale nie chciałam cały czas iść asfaltem, więc znalazłam taki fajny skrót przez góry do miejscowości Minato. Kompletnie nie wiedziałam jak zwykle, czy ta droga w ogóle istnieje, czy nagle się gdzieś urwie, pojawi się jakieś osuwisko, ale na szczęście droga się kontynuowała i doprowadziła mnie do miejscowości, w której była przepiękna plaża. Tam był taki las sosnowy, który mi trochę przypominał Europę, jakąś właśnie Finlandię czy Estonię, nad morzem plaże estońskie. Trochę sobie tam posiedziałam, wiem, że zrobiłam kilka bardzo fajnych ujęć aparatem, niestety one nie przetrwały. No i po odpoczynku ruszyłam dalej tym szlakiem rowerowym, on miał dużo tabliczek i im dalej na północ, tym trochę bardziej tak turystycznie się już zaczynało robić. Trochę tak w klimacie najwyraźniej hawajskim, było dużo nawiązań po drodze do Hawajów, ale było klasycznie japońsko, tak właściwie. Były małe świątynie, również takie, które miały więcej niż jedną bramę torii i zachód słońca długo podziwiałam, było piękne halo na niebie. Nieprzyjemne było chodzenie tą drogą wzdłuż wybrzeża, ponieważ przeważnie nie było chodnika, więc było dosyć niebezpiecznie. Musiałam się przyciskać do barierki, a po drugiej stronie barierki było już tylko urwisko nad oceanem. Ale jakoś szło, kierowcy zasadniczo uważali na to, co robią. Wieczorem szukałam biwaku. No, znowu oczywiście nie byłam pewna, co by to miało być, ale wypatrzyłam świątynię na cypelku, który był na mapie zadrzewiony. To był malutki cypelek. Rzeczywiście była tam świątynia i kilka drzew. I było to chyba popularne miejsce, bo do wieczora jeszcze ludzie się tam kręcili, więc nie chciałam się rozbijać przy samej świątyni. Niestety toaleta była zamknięta i też nie chciałam tak otwarcie spać pod wiatą, ale okazało się, że mogę zejść na plażę. W tamtym rejonie nie ma dużych pływów, to jest morze właśnie śródlądowe i przypływ był bardzo malutki, widać było po śladach na plaży, dokąd doszedł poprzedniego dnia i to było daleko jeszcze od falochronu, więc ja się pod tym samym falochronem rozbiłam, był tam zresztą zakaz wstępu, który zignorowałam i tam było naprawdę pięknie, było takie ciche, lekko tylko falujące morze. Usiadłam sobie na takich schodkach, które prowadziły na plażę, już nawet nic nie filmowałam, tylko po prostu postanowiłam się nacieszyć tym miejscem i tak było ciemno. Usmażyłam sobie jajecznicę na boczku z cebulką, usiadłam z herbatką, otworzyłam ulubioną zieloną czekoladę herbacianą i patrzyłam na gwiazdy i naprawdę było cudownie, to był jeden z piękniejszych wieczorów podczas całej wędrówki. Rano pogoda nadal była dobra, nawet wiatr się już uspokoił i nadal miałam piękne widoki na morze. Dużo było takich plaż, widać, że ludzie tam pływali na tych plażach, bo nie ma dużych fal, więc można sobie spokojnie popływać, ale jeszcze było chyba za wcześnie, bo nikt się nie kąpał. To nadal był koniec maja, jak dobrze pamiętam. Tak, połowa maja. I po południu doszłam już praktycznie do końca tej wyspy, bo ona miała tylko jakieś 60 km. I choć było jeszcze wcześnie, to musiałam na niej zostać, no bo dalej już kompletnie nie byłoby gdzie spać, bo przeciwległy brzeg to są jedne z największych metropolii japońskich. Taki gigantyczny zlepek miast razem z Kobe i Osaką, więc pchać się w takie miejsce na wieczór było bez sensu, więc rozejrzałam się w krzakach, które były obok
latarni morskiej. Tam była taka duża latarnia morska. Też dużo ludzi tam było, bo to jest po prostu dlatego turystyczne, że tak blisko Kobe i Osaki po prostu ludzie tam jeździli na weekend, a akurat był weekend. I tak ciężko było coś w tych krzakach znaleźć, ale udało mi się znaleźć miejsce przy tej latarni, gdzieś tam przy schodkach. Ktoś mnie nawet zobaczył. To był chyba jeden z dwóch przypadków, kiedy ktoś mnie na dzikim biwaku w Japonii przyłapał, ale ta osoba po prostu się przestraszyła mnie jako jakiejś pewnie bezdomnej osoby i po prostu uciekła, więc nie było problemu. Rano wstałam wcześnie, już o 7 rano, może nawet 6:30 byłam na promie, bo z drugiej strony Awadzisimy już nie ma mostu obowiązkowego. Jest most, bardzo długi, wiszący most, ale już istnieje inna możliwość, ten prom właśnie. Rowerzyści z niego korzystają często i pewnie jeszcze jacyś lokalni mieszkańcy. Także ja też wsiadłam szybko. Ta podróż trwała, nie wiem, 20 minut, pewnie bardzo szybki taki katamaran. I wylądowaliśmy po drugiej stronie cieśniny w miejscowości Akashi, z której skierowałam się w kierunku Kobe. To jeszcze oczywiście chwilę mi zajęło. Kobe minęłam tak właściwie jakoś północno-zachodnią częścią i nie oglądałam zbyt wiele z miasta. Przede wszystkim poszłam do sklepu. Duże miasto, ale na obrzeżach, i więc znalazł się taki bardzo duży sklep spożywczy, w którym udało mi się kilka ulubionych smakołyków znaleźć, między innymi tą właśnie najrzadszą, najrzadziej spotykaną herbacianą czekoladę w Japonii firmy Luke, która miała trzy różne smaki trzech różnych herbat w jednym pudełku i była absolutnie rewelacyjna, najlepsza, i właśnie ubolewałam nad tym, że tak trudno jest ją kupić. Był też ser żółty, też wielka rzadkość w Japonii. No, poza tym ciasteczka i trochę tempury na drugie śniadanie, klasyka generalnie. I potem ruszyłam przez miasto, przez taki duży park, w którym stwierdziłam, że na upartego dałoby się tam w dzikszej jego części biwakować, i przez osiedla takie mieszkaniowe, które okazały się bardzo zielone. Tam było bardzo ładnie, bardzo zielono, a w pewnym momencie po prostu wpadłam znowu na pomysł, że coś chyba z moim aparatem jest nie tak i trzeba byłoby wymienić kartę pamięci. Wymieniłam kartę pamięci właśnie w Kobe w samą porę przed bardzo miłym spotkaniem, więc reszta tego filmu już będzie znowu normalnie sfilmowana. Aparat znowu mi się zwariował i znowu musiałam wymieniać kartę pamięci. No i teraz mam nadzieję, przez jakiś czas będzie znowu działał. Odkryłam taki parczek, pomyliłam drogę i teraz idę na skróty do śladu, który mam w mapach CZ. Fajnie tu jest. Nie jest to jakieś uczęszczane miejsce. I myślę, że w razie czego dałoby się spokojnie buchnąć w te krzaki i zabiwakować. Nawet w takim dużym mieście można spotkać Trail Angeli. Japończycy są niesamowici. Pani mnie po prostu zapytała na chodniku, gdzie się wybieram, i w ogóle poczęstowała mnie truskawkami. I właśnie sobie tutaj siedzimy i jemy truskawki. Strawberries are delicious. Thank you. Mapy CZ wymyśliły taką trasę, że tu nawet lokalsi chyba nie chodzą. Jakieś schody, pagórki. No, nie jest to najkrótsza trasa, biorąc pod uwagę czas. Ojejku, jak ładnie! Jakie ładne miasto! Mapy CZ jednak nie zawiodły, jeżeli chodzi o dobór trasy. Znalazłem też jakieś naprawdę warte zobaczenia miejsca. Także fajnie, ładna architektura, tak trochę kolonialnie, ale tak jedynie w swoim rodzaju. Także fajnie. Bo czasami to, jak się pojawię w jakimś mieście albo kraju i na pierwszy rzut oka jest: o Jezu, jak tu brzydko, to jest to pewien problem. Tutaj malutka świątynia szintoistyczna. No i fajnie, taki trawers z Kobe
Już nie zupełnie, bo te drapacze chmur jakieś tam takie, no jak tam drapacze, nie są aż tak wysokie. Takie biurowce to są tam, a tu właśnie pod górami jest dzielnica po prostu willowa. O, tam kolejna taka ładna uliczka i jakiś ładny domek. No fajnie. Idę teraz na stację kolejową Shinkobe i stamtąd już bezpośrednio odbijam w góry, choć założę się, że ścieżka będzie wybetonowana. Wczorajszy szlak się bardzo udał. Najpierw był oczywiście betonowy i była masa ludzi, ale były takie piękne wodospady, które chciałam zobaczyć. Potem szlak zdziczał na szczęście i zrobił się ścieżką. Rozdzielił się na kilka szlaków. Ja wybrałam taki mniej popularny, który biegnie grzbietem, granią taką troszeczkę skalistą i zalicza po kolei różne wzgórza. I właśnie na tej grani biwakowałam. Biwakuję jeszcze. Zerwał się wiatr i zaczął padać deszcz, więc zrobiło się zimno i nieprzyjemnie i ta grań jest bardzo wąska. Dopiero za 5-7, jak już było prawie ciemno, to znalazłam to miejsce. Tu jest taka przełączka i ścieżka taka, nie wiem, zwierzęca, czy gdzie czasem zaglądają, tutaj prowadzi. No i tu znalazłam takie w miarę płaskie miejsce, ale nie było płaskie, wszystko mnie boli. Cały czas musiałam się tak na jedną stronę kulić, żeby nie zjechać. Tu jest takie źródełko błotniste i żaby tam bardzo intensywnie pukają. Fajny dźwięk. No, mam nadzieję, że dziś nie będzie padało. W nocy przestało padać i teraz już właściwie jest prawie sucho. Zobaczymy, oczywiście dziś trochę gór jeszcze będzie, choć część wyasfaltowali i to taką główną drogą na Mount Rocco, ale najpierw idę na Mount Maya, Maya San. San, czyli takie dodatkowe słowo, które oznacza, że góra jest darzona szczególnym szacunkiem i ma postać taką osobową, czy osobowną, coś takiego. Ja wczoraj też zostałam nazwana San, Zebra San, przez tą panią, która dała mi truskawki. Ona była bardzo miła i widać, podobało jej się to, co robię, i pytała, czy będę w telewizji. No na razie byłam tylko w jednej telewizji, takiej tokijskiej, na lotnisku mnie zaczepili. To tyle, nie w ogólnojapońskiej, no będę na YouTubie, ale pani była starsza i chyba nie ogląda YouTube'a i nie ma Instagrama. Dała mi jeszcze 2 pomidory na drogę wczoraj, także miałam do kotleta i do ziemniaczków. Było to pyszne. I całe szczęście, że kupiłam gotowy obiad do jedzenia, bo w tym wietrze i deszczu to byłoby słabo, bo mi się taki przedsionek w ogóle mały zrobił na tym stoku. Zwijam się, bo to jeszcze się okaże, że ktoś będzie szedł. Wydawało mi się, że słyszę szczekanie psa, ale ustało. Wczoraj zupełnie wyleciało mi z głowy, jak zaczął padać deszcz, ale 1200 km wypadło, jakieś 4 km temu. Już na Honshu, więc fajnie.
Dzień jest zimny, wieje wiatr, jest zimno, jestem w czapce i bluzie. Dawno tego nie było. Idealna wędrówkowa pogoda, żeby tylko nie padał deszcz, to będzie super. Wyjaśniła się już też tajemnica pochodzenia ścieżki w pobliżu mojego namiotu. To była zwierzęca ścieżka, a bajorko, które było poniżej, było uczęszczane przez dziki. Jak jadłam śniadanie przy las, taki wielki dzik, pewnie locha, bo chwilę później pojawiły się cztery warchlaczki i tutaj właśnie na zakręcie warchlaczki pojawiły się znowu, ale już bez mamy. Ciekawe, gdzie jest mama? Mama mnie chrapliwie ofuknęła, była zła, że tam siedzę, no nie dziwię się. Ale już mnie nie ma, więc mogą sobie iść i się taplać w błotku. Zawsze, czasami zdarza się dosyć często, że jak jem śniadanie, to podchodzą jakieś ekstra dzikie zwierzęta. Bo siedzę sobie cicho, one się nie spodziewają i właśnie przychodzą. Kiedyś w Stanach tak właśnie pojawił się ryś. Tutaj nie ma rysi, nie ma żadnych takich dużych drapieżników poza niedźwiedziami, których na razie nie widziałam, ale mam nadzieję, że zobaczę na kolejnych kilometrach. Nie najgorzej. Dobrze, że nie pada deszcz, bo padałby do środka. Ale jest piękna pogoda, wiatr się uspokoił, prześpię się na ławeczce. Moskitiera już wisi na krokwi. I tak miałam wilgotny namiot do przesuszenia, więc warto było choćby z tego powodu ją powiesić. Tropik na balustradę dać. Nie czuję, żeby były jakieś komary, ale zawsze mogą się jakieś trafić, albo mrówki, albo coś. Zresztą tak milej jest się zawinąć w tą moskitierę. Ona też troszeczkę od wiatru osłania, bo jednak jakiś tam powiew tutaj dochodzi.
Był bardzo piękny dzień, bardzo udany. Cały byłam w górach, tylko przez, nie wiem, 2-3 kilometry byłam w mieście i zrobiłam zakupy, więc nie musiałam nosić jedzenia. Mam kupioną kolację, zaraz zobaczycie. I piękny szlak, bardzo dużo wspinania, masa schodów, ale piękne ścieżki i nie było wcale tak dużo betonu i asfaltu i zadbany ten szlak i bez problemu w zasadzie nawigacyjnie, tylko często sprawdzałam, gdzie idę. No i piękna zieleń i kwitnące azalie i przyjemny chłód. Po deszczu się zrobiło chłodno, ale nie było parno. Rano chodziłam długo w bluzie i czapce, ale potem słońce wyszło i zrobiło się po prostu idealnie. Tak więc, jeżeli chodzi o kolację, to będą dzisiaj pierogi. Pierogi w zasadzie w rosole. Mam 2 pudełka pierogów, były w promocji. Po 12 sztuk jest w pudełku, czyli 24, ale są malutkie. I to będzie zupa, czyli cebula w wodzie się ugotuje i do tego dosypię zupę w proszku. Jest to zupa cebulowa, jedyna bez krochmalu, no bo jedzenie pierogów z zupą z krochmalem to dosyć obrzydliwe by było. Więc tak jak gdyby rosyjskie pielmieni z tego powstaną. I na deser kupiłam sobie jakieś takie kuleczki zielone w jakimś takim proszku. Mam nadzieję, że nie będą zawierały fasoli. Efekt końcowy całkiem niezły. Kolor brązowy. Pierożki doszły. No i zrobił się tego caluśki gar. Ach, więc jednak są tu niedźwiedzie. To jest kupa niedźwiedzia na pewno. Obżerał się wiśniami, tymi samymi, które kwitną na 1 maja. Czyli sakurą się obżerał. Ciekawe, gdzie się zaczaił. Gdzieś tu pewnie na szlaku. Nawet w pobliżu tak wielkich miast jest tak dziko, że są niedźwiedzie i dziki i wszystko. Super. Tam za mną jest Osaka. Widać brzeg morza, zatokę. Właśnie w tej zatoce jest zlokalizowana Osaka. Widać też górki, w których byłam wczoraj. Te tam. Bo tam. Zeszłam z nich tam, gdzie są te 3 duże wieżowce. Tam byłam na chwilę w mieście i w sklepie. I potem dałam nura i pod górkę znowu do lasu i teraz idę takim niewielkim grzbietem, o, z którego zaraz będę schodzić jeszcze jakiś czas, bo to dosyć łagodne jest zejście i chyba w każdym razie ten grzbiet jest łagodny i fajnie się idzie szlakiem i potem będę przez jakiś czas właśnie szła przez miasto do miejscowości Minoch, gdzie dołączę do Tokai Nature Trail. Szlaku, kawałek jest zaznaczony w mapach CZ, więc skorzystam, bo czemu nie? Wygląda, że będę mogła do samego Kyoto dojść właśnie górami dzięki temu. Więc super, taki fajny szlak. Przypomina mi Appalachy i w ogóle taki najfajniejszy możliwy rodzaj szlaku. Przez las, grzbietem, fajna ścieżka. W nocy padał deszcz, niespodziewanie. Obudziłam się w nocy, coś szumiało. Co tak szumi? Co tak stuka? A to właśnie był deszcz, ale tylko parę kropelek drobniutkich odczułam na twarzy i daszek mnie na szczęście osłonił, bo wokół były drzewa i tak nie zacinało deszczem. Więc spoko. Mam nadzieję, że dziś też będzie jakiś udany nocleg, ale do tego jeszcze cały dzień. Dziś wcześniej wyszłam o 6 rano, więc mam sporo czasu na dojście gdzieś.
nie takie znowu łagodne to zejście. Jest dosyć skaliste i strome, ale przy dobrej pogodzie ok. Widok na Osakę, na samoloty, które startują z lotniska jeden za drugim. Za kilkanaście godzin pasażerowie będą gdzieś w Europie, albo w Ameryce, albo jeszcze gdzieś indziej. A ja dopiero za parę miesięcy. Przeszłam przez Kawanishi i teraz jestem na wzgórzu zamkowym, gdzie zostały jakieś ruiny, no mało wybitne, to znaczy nie wystają za bardzo ponad ziemię, ale jest tu ładny park. Można sobie posiedzieć, stawek z rybkami, no dla mnie pora na pierwszy lunch. I znowu na szlaku, tam nawet taki ładny wodospad. Ścieżka spacerowa na razie, więc masa ludzi, również turystów zagranicznych, ale jeszcze troszeczkę i oni też znikną. W mieście spędziłam za dużo czasu, to był ten Minor. Byłam w sklepie, który był bardzo drogi, więc chodziłam od półki do półki, kombinowałam, co właściwie mam kupić. Kupiłam kotleta i ryżsi i jeszcze takie mielone. No i tam parę rzeczy, ale starałam się nie kupować za dużo. Dobrze być w cieniu. Jak jest słońce, to zaraz jest gorąco, choć dziś jest tylko 20 stopni w cieniu, więc naprawdę przyjemnie. Liczę, że jutro mogłabym zabiwakować jeszcze w górę tuż przed samym Kioto. To by mi usunęło problem poszukiwania noclegu, jakiegoś hostelu. Byłoby to nader korzystne, bo idzie weekend i pewnie, i zresztą jest sezon, więc pewnie byłoby to trudne i kosztowne, więc mogłabym tak zrobić, żeby pojutrze przetrawersować Kioto. No jeszcze zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie zaczynamy znowu odcinek górski. Thank you.
Szlak piękny. Co prawda straciłam go po drodze, ale znowu znalazłam. I znowu zrobiło się pięknie, bo w międzyczasie lazłam przez jakieś krzaki jakąś ledwo widoczną ścieżką. Jestem bardzo głodna. Spalam kilka tysięcy kalorii dziennie, chodząc po tych wszystkich schodach. Jest cały czas pod górkę albo z górki po schodach. I na mapie nie było żadnego sklepu. Wczoraj tak kupiłam na styk, żeby nie nosić za dużo, żeby nie było za ciężko i żeby nie wydać za dużo pieniędzy. I cały czas myślałam o tym, ojejku, mam za mało jedzenia, będę chodzić głodna. Ale szlak właśnie mija jakby taki kąt miejscowości i patrzę, jest sklep, więc poszłam zaraz do tego sklepu. I bardzo miła pani pytała, gdzie się też wybieram, mówię, że na Hokkaido. Mam dodatkową paczkę chipsów na jutro, bo tak mi się coś wydaje, że zanim dojdę do jakiegoś sklepu w Kyoto, to minie trochę czasu. Mam ciasteczka, o których bardzo mi brakuje. No i mam jeszcze żelki, takie nieduże jabłuszko i banany w normalnych w miarę cenach, więc naprawdę fajnie. Po 150 jenów te banany to za bezcen wręcz. Aha, jabłko, no to tak, trochę drogo, ale ujdzie. Tak, muszę je gdzieś chyba umyć, ale będzie WC za niedługo. A te banany to... bardzo się na nie cieszę. Jest tutaj więcej owoców i warzyw, ale no nie wydźwignę tego wszystkiego, bo mam jeszcze sporo gór dziś do zrobienia. Czwarty już dzisiaj posiłek, ale ten pod parasolem, bo zaczęło padać. Zanosiło się na to od rana i było w prognozie 1,5 mm, więc niby niedużo. Może nie będzie źle. Podejście na ponton i w ogóle wszystkie dzisiejsze podejście. Masakra. Czuję się pozbawiona energii, jakbym miała w żołądku czarną dziurę. Po prostu cały czas jem i co chwilę jestem głodna i po prostu spalam te kalorie w tempie ekspresowym. No bo cały czas właśnie są jakieś góry. I strasznie strome i cały czas schody. Teraz jest taki odcinek grzbietowy przez chwilę, że nie ma tych schodów. Ojejku. Jak sobie pomyślę, że teraz mam iść z parasolem i jednym kijkiem, ojej, mam nadzieję, że nie. Na razie na tyle mało pada, że pójdę z dwoma kijkami. Może przynajmniej na sam szczyt dojdę. Z wchodzeniem bez parasola nie wyszło. Musiałam wyjąć parasol i wejść o jednym kijku. Jestem na szczycie Pompona, 678 metrów nad poziomem morza. Najwyższa górka po lewej, zachodniej stronie Kyoto. Kyoto jest tam za krzakami, ale nic nie widać. Trochę widać tą ogólnie dolinę tam. Ale ledwo, bo deszcz pada i jest mglisto, pochmurno. Z tamtej strony źle, z tamtej źle, od strony doliny trochę lepiej. No ale to wiadomo, góry wyciskają deszcz. Trudno. Zabieram się stąd, nie zrobili nawet złamanego daszka, pewnie specjalnie, żeby ludzie nie zachęcać do pozostawania tu. Zakaz palenia ognisk i trochę ławeczek. Przestało padać, ale lało dosyć intensywnie, ale na szczęście przestało. Zeszłam do jeszcze jednej świątyni, ale ona była bardzo dziwna, tam jakiś tylko jeden facet był i pilnował i trzy psy szczekały. Potem była fajna kapliczka, taka bardzo stara, ale za blisko tych psów. A potem wylazłam strasznie znowu stromo pod górę.
do jakiejś drogi, która wydawało mi się, że będzie taka super turystyczna, była porośnięta mchem. Od niej odbiłam jeszcze taką inną dróżkę. Tutaj jakieś w ogóle są druty pod napięciem, jakieś ogrodzenie, jakiś dziwny budynek. Taki też samochód wywalony w lesie. O matko, jestem normalnie, nie wiem, kilometr od Kioto i takie coś. Myślałam, że to będzie jakiś super popularny szlak. Znaczy ścieżka jest wydeptana, ludzie tu łażą najwyraźniej, ale nie jest oznakowana. No a mapy CZ na tym ostrym podejściu pokazywały mi, że niby jest ścieżka wzdłuż no, kabla elektrycznego, ale wcale nie. Na szczęście była inna ścieżka, która tak okrężną drogą mnie w końcu do tej drogi doprowadziła, ale nadrobiłam dużo dystansu. Las wygląda dosyć biwakowo, więc myślę, że gdzieś tu niebawem coś znajdę, choć ta ilość badziewia. O, jest jakiś znak szlakowy. O, to jest nadzieja. Stara opona. O matko, o tu też coś jest. No dobra, czyli od czasu do czasu ktoś tu bywa, ale nie jest to turystyczne miejsce. To dobrze, będzie, mam nadzieję, spokojnie. Chociaż strasznie się sarny denerwują moją obecnością i piszczą. Jedna właśnie uciekła. Oto mój dzisiejszy biwak. Wlazłam na szczyt tego czegoś o wysokości 568 metrów. I tutaj jest tak fajnie wydeptane, że sobie nie odmówię przyjemności zabiwaczenia właśnie tutaj. 18.55, za chwilę będzie ciemno, więc idealnie, zazwyczaj biwakuję 18.55 ostatnio.